A więc witamy w grze, której się no, nie spodziewaliśmy. W ostatniej chwili nam tutaj gracze napisali, że chcą jednak zagrać ten mecz, także ruszamy od razu. Five Gentlemen versus Not Bad Pick. Tym razem tutaj, bo już Szymon zdążył znaleźć sobie mecz, więc jestem z Gremlinem, ale jak najbardziej towarzystwo całkiem zacne, także jest się z czego cieszyć. Ależ dziękuję ci bardzo. Ależ proszę, pełny honorów, jak najbardziej. No, ale co ważne, to tutaj ta gra, którą właśnie zaczynamy powoli sobie tutaj oglądać, czyli Five Gentlemen versus Not Bad Pick. I jeżeli chodzi o te drużyny, no to Not Bad Pick 4500 MMR, a jeżeli chodzi o Five Gentlemen 3200, więc no tutaj może być ciekawszy na pewno, myślę, pojedynek niż te, które widzieliśmy chyba poprzednie. Tak się przynajmniej wydaje. No, wszystkie drużyny mają po jednej tutaj wygranej. No, Not Bad Pick akurat się udało, można powiedzieć, bo grać nie musieli. Natomiast no, Five Gentlemen tam dość wyraźnie wygrało spotkanie o 19:00. No i oglądali No ja spokojnie sobie właśnie, grać. wiesz, ja tego spotkania nie widziałem o 19, bo nie zdążyłem, powiedz mi, tam była duża różnica, bo tak nie widziałem, że tam chyba Juggernaut i Gyrocopter zrobili robotę. Tak. Co ciekawe, tamten Juggernaut to był random. Nie wybrali tego gracze Five Gentlemen, ale się udało i właśnie ten Jiro musiał, ponieważ był zmuszony z racji tego, że już mieli tutaj trzy postacie wybrane korowe, musiał iść na bida, no i sobie poradził z Windrangerką naprzeciwko siebie. No i właśnie, robili robotę tutaj ten Jiro. Tak samo oczywiście Juggernaut, chociaż był zrandomowany, ale zagrał bardzo ładnie. Także no, Five Gentlemen pokazało się z bardzo dobrej strony, jednakże tutaj drużyna NAPL no, żałowała tego meczu, bo dostałem od nich taką właśnie informację, że szkoda, że niewiele to mówią, że zabrakło im do zwycięstwa. No ale jednak Five Gentlemen wygrało, no a przeciwnicy musieli grać dalej, prawda? I no, nie poszło im po prostu już w kolejnej grze, a przeciwko, no, zdecydowanie wydaje się lepszej drużynie już nie chcieli grać. No ale tutaj patrzmy na te piki, bo są niebywale ciekawe. Mamy otwór Diebolera tutaj jako drugi pik ze strony Not Bad Pick, a po drugiej stronie mamy Invokera i Naga Siren. Także bardzo ciekawe tutaj postacie na sam początek. No, zobaczymy, co to będzie za Naga grana tak w ogóle. Bo czy to będzie support, czy może jednak carry, jak widzieliśmy w poprzedniej grze, ale to nie Five Gentlemen nią grało, także no, zobaczymy. Oj, wyrzucony Terror Blade. Strasznie tutaj mocne piki były, jeżeli ten Terror Blade by się trafił, chociaż on jest, no, niestety, ale squishy się wydaje ciągle, jeżeli chodzi o niego. Wiesz co, no on taki squishy za bardzo, że im dalej gra, im później, tym trudniej go zabić, tak jak na przykład Lancera. Lancer też jest niby squishy, no ale po pewnym czasie jak się nafarmi, no to już trudno go zatrzymać. Ale Terror Blade, wydaje mi się, że on ten jego ult go potrafi czasami uratować w naprawdę beznadziejnej sytuacji. No to się zgadza oczywiście. Ale Ale zobaczymy, co czemu dalej się. ban Disruptora pierwszy? On jest super supportem, ale tak na dzień dobry? Chyba, że tu Five Gentlemen jakoś. Właśnie, czy ktoś po drugiej stronie gra tym Disruptorem często? No dobre pytanie. Musieli na pewno skautować przeciwników, ale czy aż tak? Wiesz co, zaraz Chyba, że sprawdzę, czy u nas zauważono. podali. No, ale chyba, że mają coś tutaj ułożonego jednak w głowie i wiedzą, że ten disruptor tutaj może ich boleć w tym piku. Jest Lina wyrzucona tym razem. Że to będzie support Lina na pewno. A w ostatnim meczu też była support Lina, bo ona tam widzę, że najwięcej kili Tak. nazbierała. Tak.
Tak, właśnie tak było. Chociaż początek Talina miała taki dość niemrawy, ale udało się przejść dalej. I rzeczywiście, właśnie tą laguną dużo kili, szczególnie że były bardzo supporty słabe. Tam był Witch Doctor, był. To drugim był Dazzle, tak. Dazzle i laguną po prostu wybijała te supporty. Nie mówiąc, że resztą skilli też to spokojnie szło. O, jest Alchemist. Wow. No to ciekawe teraz, jak Ciekawe. to będzie zagrane. Więc chyba Naga będzie support tym razem. Wiesz co, Alchemik Alchemist. chyba będzie tutaj robił jako ten taki robotnik od robienia, prawda, aganimów. No. Ma Mam komórek, takie przeczucie. zdecydowanie. Ale czy tutaj zdąży? Zobaczymy. No, Tusk trudno jest tutaj na powiedzieć. podróży. Ołtek też potrafi zrobić na początku 10 seconds dużo. A remaining. jak wiemy, w docie teraz te gry nie są aż tak długie, 5 seconds żeby ten remaining. alchemist mógł tutaj te aganimy tym bohaterom porobić. Na Reserve stronie time. korzeń jest pisane, że gra Disruptorem, ale jako support. No, ale tak poza tym nie widzę, żeby tutaj ktoś bardzo tym Disruptorem sobie wpisał. Zresztą z drugiej strony oni też sobie wpisywali bohaterów, których tam lubią grać, więc nie zawsze to się wszystko zgadza. Niektórzy w ogóle nie podawali, także to są takie informacje tylko i wyłącznie. Ale zawsze Można są sobie port. popatrzeć, ale nie trzeba wierzyć. Tak. Natomiast na Dota Buff też są ich profile pewnie, także może tam coś podpatrzone było, ale kto wie, bo można sobie to oczywiście poukrywać. No, szczególnie przed turniejem to jest wskazane do zrobienia. No, mamy wyrzuconego Sladara, mamy wyrzuconego też Yandainga. No, ciekawe w postacie bardzo. No, ten Slardar, czy był tu wybrany przez Five Gentlemen? Jakoś niespecjalnie mi powiem, szczerze się wydaje. Nie wiem, oni potrzebują jakiegoś supporta jeszcze jednego chyba, bo chociaż z drugiej strony niby można grać Naga i Lina jako supporty, ale ten nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. No właśnie, właśnie. Chociaż No, z drugiej długo strony mają myślą. bardzo, bardzo fajną O, synergię, bo Dire Team Naga back. rzuca siatkę, Lina wtedy rzuca swojego ult, no ten, swojego stana i bez problemu mogą kogoś wyciągnąć. No, dokładnie właśnie. Plus też Alchemist 10 będzie seconds miał ułatwione remaining. zadanie, bo raczej nikt mu nie ucieknie Five seconds spod remaining. stuna też, jeżeli będzie tylko potrzebował to zrobić. Na początku Reserve szczególnie time. gry będą tutaj mogli dużo robić, ale właśnie dlatego ten Timber Soul się pojawił, żeby on jakoś miał szansę uciec przed nimi, ale czy się to uda? No, zobaczymy. Ale jeżeli będzie Alchemist, Lina i Naga Siren na trailerze, to będzie mu niebywale ciężko. Ale no, To jest jednak bardzo chyba. No. ciekawy teren, nie wiem, czy to jest, no chociaż cholera wie. Wiesz, no trzeba jakoś zaskoczyć. Jeśli wiesz, że drużyna jest lepsza, trzeba ich jakoś zaskoczyć. Tak. No, ale też ten Timbersaw jest ciekawy. Phantom Lancer Radiant wyrzucony. team ban. No, nie chcą walczyć przeciwko iluzjom. Zawsze jeszcze Anti-Mage się może trafić. Wyrzucają Dire Bane'a. team pick. Żeby tutaj, no, jednak mobilność była większa. Teemo not bad pick. Znaczy wiesz, no jeszcze, są jeszcze Spectra, jest Anti-Mage, jest kilku bardzo dobrych takich late game carry, także nie wiem, czy Lancer akurat byłby tu najciekawszym, bo i Serena go tutaj trochę kontruje, i Lina go kontruje, i 10 Invoker seconds go remaining. swoimi AoE AOS spellami spellami też też kontruje, kontruje, także 5 seconds remaining. sam nie widzę tutaj Phantom Lancera jako ostatni pick. Reserve time. Tak. Też Invoker by tutaj prawdopodobnie bił. Tego zależy chociaż też, jaki build byłby wyrzucony przez niego. No myślą, czasu niewiele zostaje. Na max wykorzystują jedni i drudzy. Tidehunter. Jest Tidehunter. Radiant No, team. ciekawe, będzie pozycjonował. Czyli jednak nie będą wyglądały tak, jak mówiliśmy. Tak, Albo odwrotnie, albo pójdą na agresywa, znaczy na agro, ale.
Nie widzę tego za bardzo. No nie wiedzą przeciwko komu by mieli jeszcze iść, także... Ale raczej nie, chyba będą tego Timbersoa chcieliby tutaj wyciąć z tej gry, żeby on tego Bloodstone'a nie zrobił. Albo przynajmniej jak najpóźniej się da. A jak ogólnie myślisz o Five Gentlemen, jeśli chodzi o ten pierwszy mecz, jak o antymecz, no tak jak mówiłeś. No. Ale Jeśli chodzi o skończę pierwszy mecz... pytanie. No właśnie, jak Five Gentlemen sobie radziło? Czy całkiem dobrze. Początek mieli cienki, natomiast im później, tym coraz lepiej im szło, coraz mniej błędów było przez nich robione. Myślę, że mogą powalczyć tutaj z Northbred Peak, chociaż różnica MMR-u jest duża, no ale zobaczymy. No jeżeli tutaj temu Antimage'owi nie dadzą się wyfarmić, może coś z tego będzie i Timbersawowi jak najpóźniej Bloodstone, bo UDK jest raczej dość ciężko zatrzymać, chyba że no, jednak ten Alchemist jakby poszedł, mógłby tutaj go przytrzymać, ale też many, by, żeby rzucać co chwilę ten Acid Spray, nie miałby za dużo. No nie jest tutaj łatwo odpowiedzieć, jak to będzie teraz wyglądało. No natomiast szybko te teamy przedstawmy, bo jeszcze Not Bad Pick nie mieliśmy okazji widzieć, więc Kuba MBP, czyli kapitan na Dazzlu, Andorach, Timbersaw, Standin, Stawko na Outward Devolerze, Wiek na Antimage'u i Tusk nocny. No a po drugiej stronie już mieliśmy okazję oglądać Five Gentlemen. Tak jest, no i Five Gentlemen to jest Boo na linie, Osama Blink Dagger na Tekanterze. Gandalf the White będzie picking a hero w tym momencie, nie pamiętam kogo tam jeszcze mieli, ale chyba mieli na midzie, co oni mieli na midzie? Invoker. Boże, bo już skleroza. A, Invokerem będzie, tak jest. Jebanik Scalafior będzie Nagaser i Already Dead to będzie Alchemist. Dokładnie. No, zobaczymy. Bardzo ciekawe Team 5 Gentlemen. No ale cóż, NBP może spokojnie, spokojniej wróć do przodu, myślę. No zobaczymy, łatwo nie będzie Five Gentlemen na pewno. Jest pytanie, czy tego Antimage'a oni zatrzymają? To będzie tutaj ważne. No i patrzę, czy smoki się pojawiają. Na jest smok, jebanik zakupił. O, fajny tej Hunter swoją drogą. Nie. Tak, no to, ale nie ma niestety na swoim tych efektów na tym swoim daggerze. Które tam można było dodatkowo dać. Infuser. No i cóż, idą botem. Wszyscy powoli się zbierają. Przeciwnicy również, więc będzie tutaj spotkanie. No, wcześniej wyskautowani będą. O, już. No. Ale jakoś tak nie mrawie. No jest naga, zrzuca siatkę, podchodzi reszta. Ale coś ten Tusk żyje ciągle. Nie chcą tak, Tuska no, cenić jakoś ładnie. Rzucać. Zwinął się w kuleczkę w idealnym momencie. Stan był przeszedł koło niego i spokojnie sobie uciekł. Oj, chyba chcą tego Dazzla. Invoker pięknie trafił. Sam strajkiem, no jest. Stun od Alchemista. No, wydawało się, że nic się tu nie stanie, jednak udało się. Five Gentlemen zdobywa First Blooda w tym meczu. Invoker tak zbiera też runę. Pierwsza krew poszła na Dazzla. Nie wiem, czemu ten Dazzle tam wrócił, bo on mógł uciekać, ale tak sobie poszedł. Wrócił prawie w tego stan strajka. Naga była tutaj na dole w sklepie, bo teleport poszła na górę. Jest tu Alchemist, jest i Timbersaw. No jest już na siatkę mana.
Też ma Alchemist manę, ale już kastowane, ale przerwane. Tego Timbersoa to szło. Tak, Lina na powoli bocie też idzie na górę. Tidehunter się wymieniał przez jakiś czas tej uprzejmościami z Tuskarem. No i teraz będzie miał coraz większe problemy już. O, już go obchodzi tutaj Tusk. Idą do lasu, ale Anti-Mage woli last hitować. Tak, no bo w tym momencie by go nie zabili. No póki co Timbersaw tutaj no będzie chciał jednak zbierać do drugiego levelu na Timber Chaina. Jest już go właśnie ma. O, i ponowna próba. Oj, chyba Jest będzie udana. Touch. Na Magic będzie nic nie ma. Hit Hunter, ale. Oj, jeszcze. Ale, 18 HP było. Niewiele brakowało, żeby zabić tego Tidehuntera. No on musi teraz do bazy niestety iść. Też nie jest za dobra rzecz dla niego. No, czy tak, odgonili go od antymaga, że zapewnili mu farmę, więc opłacało się. Ale ciężko będzie miał Invoker przeciwko Udekowi na początek. Masz tam zawierzę, bo gdzieś tam chcę szukać. Teraz dopiero startował tutaj tamten na boc. A Timber tu ładnie sobie puluje. Zajmuje creepy. Siatka w niego rzucona, ale nic się tu nie urodzi. Jeszcze raz hita spokojnie zdobył. Oj. No, poszło po prostu na dobre miejsca. Oj, muszą cofać, bo wieża bije. Jeszcze tutaj Timber wchodzi. Oj, brakuje niewiele. Naga będzie chyba mógł zabić. Oj, nie trafił w drzewka niestety. I stun leci kolejny raz, ale nie chcą iść za bardzo na niego. No, Poor Man's Shield robi tutaj swoje. Z trójką spokojnie sobie dał radę. O, Anti-Mage zabił Tidehuntera w międzyczasie. Tak jest. Znowu podejmowany najpad tutaj. No jak na razie to nie wychodzi. Tak, a bardzo tutaj odstaje ten Invoker niestety przeciwko temu Udekowi. Im dłużej tutaj będą na linii stali, tym będzie miał trudniej ten Invoker. Dotąd aż nie będzie miał tutaj tych skilli wymasterowanych. No 14-14 jeśli chodzi o last hit i deny. A tak, Invoker 4-2, no to... Bardzo go tutaj. No tak, zdecydowanie. Timberson natomiast teraz stoi dość wysoko. Lina jest bardzo blisko. No nagle tutaj nie ma niestety. Ona próbuje ratować się. O, tak, bo on ma Timber. I Timber Chaina na dwójce i Reactive Armor na dwójce, więc on spokojnie może sobie uciec. Tak. Hemis też low. Więc jemu ciężko będzie last hitować. No, 10 last hitów nie jest źle. Anti-Mage jest nawet troszeczkę za nim. No tak, ale Anti-Mage już kogoś zabił. No, 1000 golda ma, botów nie kupuje. Żeby rushował tutaj starym buildem Burninga w Battle Fury prosto. Teraz patrzę na tego mina, co się dzieje. Tak. No, wala crity sobie Invoker co chwilę daje, żeby tutaj łatwiej jeszcze te last hity miał, żeby coś złapał bardziej. Oj, i rotacja Tuska na mida. No właśnie. Jest też noc, dlatego tutaj za bardzo go nie widać. Ale Invoker full HP ma.
No tak, ale on już ma tego Arcane Orba na trzecim poziomie. Mhm. Więc on już zadaje bardzo dużo. 300. Kulka Tuska i dwa chyba skity. Nie no, 3, 4. Bo jeszcze tutaj jest troszkę armora. Na bocie Tide ma problemy, a Tuskar ty dostał. Nie wiem, czy on przechodził na górę i spotkał się z Liną. I z, nie z Meduzą, tylko z Nagą. No teraz biedny alchemist, nie ma przy sobie supportów. Tusk jeszcze tutaj też jest. Musiał powycofywać, panie. Oj, kulka na alchemista. Jeszcze świetnie też tutaj przechodzi Timber Chainem, Timber Soul i Kerry zabity. No to jest problem właśnie. Tak. No brak wizji na górze i tak, cóż. No, przed szóstym poziomem alchemist jest troszeczkę bezbronny, więc jego trzeba chociaż doniańczyć do tego szóstego poziomu. Natomiast Naga schodzi na bot teraz. Drugi poziom ma tylko. Runę zabierze. Naga. Oj, tutaj odbijany Tidehunter bardzo mocno. I znowu rotacja Tuska na midę, ale także Naga się tutaj pojawiła. No ale gdzieś tu z tyłu stoi i specjalnie może pomóc tutaj, jeżeli będzie taka wymagana. No jakoś im ten Invoker się trzyma z tym oldekiem. No 28, 22, to 12,6, także duża różnica. No to tego się można było spodziewać, ale nie padł tutaj, co dość może i ważne dla niego. Tidehunter ma strasznie dziwną sytuację. 9 last hitów tylko, a 20 już ma Timber Soul. Muszą go zabić. Naga Siren tu schodzi właśnie po to. O, bardzo wysoko. Oj, chcę tego alchemista podjąć, on ma 6 poziom. Jest tu on, no zaraz alchemist tutaj w niego rzuci. No, miał zasięg, żeby do tego drzewka tutaj uciec. Wizji za bardzo nie ma, bo jest noc, ale jednak Naga Siren troszeczkę szybsza. No, stun ładnie rzucony, body block od Nagiej. Ładnie, ładnie, chociaż ten Tiberson ładnie próbował tu coś zrobić, ale nie dało się. Bardzo piękne podjęcie Naga Siren, po prostu weszła, zniszczyła przeciwnika. No, a Tide w tym czasie sobie musiał znowu zrobić wycieczkę do bazy. Tak. No, Ancjentów nie próbuje stakować. Tutaj ten kamp koło sklepiku też nie. Kurczowo stoi, próbuje łapać level. Timber Soul Arcane ma. Oj, wyszedł znowu na alchemista ten Timber Soul do przodu. Już 300 HP tylko. No i go zabije. Oj. Tak, Timber Chain. 4 sekundy cooldownu. Easy kill. Natomiast tutaj Invoker jest podejmowany. Tu składnie strzaszedł z tyłu nad drzewami. Aj. Chciał go z walkiem uciec, ale Holdek ulti wyrzucił. Bardzo łatwe tutaj zabójstwo. A i Lina też stunem nie trafia, bo mogła tutaj coś tego Odeka pobić bardzo mocno. Syrena też była blisko. Tak, no dopiero czwarty poziom, więc... Oj, próba podjęcia tej Huntera teraz. Oj, klipy go blokują. Oj, nie może stąd wyjść. Nie, zwykle pechowo. Oj, znowu Timber Soul chciał podejmować tutaj tego alchemista. Muszą pomóc, no jest teraz przystunowany. No i chyba drugi raz go zabiją. No ulti jest na alchemiście, nie chce tego odpalać. Jest stun dobrze rzucony, ale tutaj aż czwórka zabija niestety tą Nagę. No i próbują go gonić, ale ten ucieka ładnie tutaj drzewkami. Sunstrike niewiele brakowało. Ale jednak uciekł.
No Timber, jak zauważyłeś, to on tam w ogóle pod wieżę wpadł, żeby tego alchemika dogonić. I jeszcze mu się udało ujść życiem, także no dobrze. Zdecydowanie. No, bardzo ładnie nam Andorach tutaj gra, tym Timbersołem. Nie ma tutaj przypadku. Wieży na Jakaś bocie już nie opadła mają wieża, mroczni. dokładnie. Antimage się farmi. O, właśnie, nie mogą go zatrzymać. Idzie te Water Fury. Zaparcie. 10. minuta. Już mu niewiele tutaj brakuje. Chociaż ten creep. No, już tutaj jednak Ring of Fire pomogło. No, wystarczająco. Oj, Naga ma tutaj Oni runę spotkają niewidzialności. się. Chyba tego Udeka będą chcieli zbić. Ale Invoker dość mocno z tyłu stoi. No, nie próbuje, trochę późno. To wszystko. No, Lina w międzyczasie pada. Timbersaw znowu tutaj zaatakował na górze. No, próbuję tego Timbersawa. Znaczy do Udeka, ale nie. Nie uda się. Jest tutaj teleport ze strony Tuska oraz Dazla. Oj, wszystko to za wolno było, niestety. Tak, Tusk i Dazu przed chwileczką spotkali Linę w lesie i też ją tam szybciutko ubili. Tak. Także rotacje mają rewelacyjne. 9. poziom już na Udeku. Tak strasznie mocno już będzie bił przeciwników. Mam nadzieję, że ult na drugim poziomie już niedługo. Oj, popróbował podjęcia na tym Tusku, ale go zamyka Udek. Jest tutaj teleport, żeby pomóc. Niestety Lina ze stunem nie trafia i skończy to się śmiercią. Natomiast no, Tidehunter chodzi dość dobrze ze swoim ultem, ale nikt za bardzo nie idzie do przodu. Oj, zostali trochę z tyłu, bo by mogli zabić tego Udeka. Nie udało się niestety. Ale tu jeszcze Tusk jest bardzo blisko. No, ale też nie chcą podejmować. Troszkę są trochę ich straszeni. Postraszył. Tak. I znowu. Oj, Timbersaw na górze próba? Chociaż nie. Tylko stun wyrzucony. No właśnie, no ale ten znowu był pod taki armor. Oj, pięknie tutaj wchodzi w drzewo. No, ultem nie trafia. Alchemist niespecjalnie chce tu pomóc, chociaż ulti jednak odpala. Ale jest wolny niestety, ale Tusk tutaj też wchodzi. Oj, tu teleporty lecą, ale jakoś Alchemist nie chce iść do przodu. Jeden teleport już skancelowany. No jest ta Naga, ale idzie do przodu po to, żeby się cofnąć. O, teraz musi uciekać, nic tu many nie ma. Invoker znaczy, jeszcze w jest międzyczasie tym, zabity. Przez Udeka. Że Naga nie naprawi nic. Tak. Kolejny teleport, ale to wszystko jest za późno. No i ten Tidehunter też nic już tu nie zdąży zrobić. Ravage'a nie ma. O, oni jeszcze tego Tidehunter. Timbera tylko w tym momencie feedują. O i tak. Teraz 15 tutaj czarczy na reaktyw armorze. Mida w międzyczasie sobie zjedli spokojnie. Świetliści. A już tutaj bliski Battle Fury, ten Anti-Mage. Nie są w stanie go zatrzymać, a poza butami Alchemist jest niezwykle biedny. No ale właśnie to jest to niebezpieczeństwo, jak się ma alchemika w drużynie. On jeśli nie ma dobrego startu, to on długo się nie może rozkręcić i potem po prostu biduje. A on jak nie ma itemów, to jest prawie że bezużyteczny. Invoker niestety to samo, chociaż wiadomo, im wyższy level, tym lepiej, ale 8. poziom. Nie chcę patrzeć nawet na Udeka, ale to jest właśnie już 11, a Facebooka tylko ten Invoker posiada. No i co, teraz są tutaj podejść, jest 4 teraz. No muszą tego Timbersawa, no ale niespecjalnie go są w stanie zatrzymać. Jeszcze przystunował się niestety Alchemist. No próbują dalej tutaj tego Timbersawa, natomiast Tusk tutaj wchodzi bardzo ładnie, stunuje wszystkich. Timbersaw dalej tutaj żyje. Nic nie mogą za bardzo zrobić, też próbują jednego, drugiego zabijać, nie udaje się, dwóch już spada, Audek tutaj dochodzi, za 10 sekund ulta swojego ma, ale nie musi, Naga od razu już spada, Tusk tutaj jeszcze zatrzymany, ale tutaj jednak chcą tego Tidehuntera, znaczy nie Tusk, tylko Alchemist oczywiście był zatrzymany, ale targetem jednak dla nich jest ten Tidehunter, który nie wie co ze sobą zrobić niestety i spada. No 3 za 2, no udało się tego Timbersawa, ale
Jakim kosztem? No, natomiast Alchemist tutaj blisko tego Anti-Mage'a. Oczywiście on już blinkuje. No, jeżeli chodzi o poprzedni fight, to Jeszcze to wygląda to było czterech za wyrównanie. dwóch, bo Lina zdążyła już wrócić. No tak, no tak. To fakt. Teraz Invoker z Liną tutaj na topie, ale tu już jest trójka. Tej wieży na pewno już nie obronią. O, już widzę Timbersaw'a, ten wchodzi. Zasięg już miał, żeby spokojnie dolecieć. Ta Lina tutaj spływa po prostu z ulta. Oj, teraz dało się przerwać Invokerowi Timber Chain. Oj, ale on idzie dalej, jest tutaj naga. No, udało się zabić tą Linę w końcu po długich perturbacjach. Ale wchodzi super Oudek. Jeszcze ulta tutaj ma, ale naga tutaj próbowała uratować. Niestety Invokera się nie udało. No, ale powinni tutaj uciec, bo ich dalej gonili tutaj w trójkę. Dwa za Wiesz, jeden, no ale. problem jest Da, jak proszę. zwykle, że ta czwórka zajmuje całą ich uwagę w tym momencie na topie, a Antymax spokojnie, bez żadnego problemu farmi sobie na dole. On już ma Battle Tak. Fury 1000 w kieszeni i zaraz będzie też nie do zatrzymania. On będzie spokojnie pchał wieżę i uciekał. No i to będzie tyle na ten temat. Wymyka im się to spod kontroli kompletnie. Alchemist próbuje coś zrobić, idzie do lasu. No ale muszą tutaj walczyć też z nami na tym topie. Właśnie Audek próba podjęcia, ale ten ma Forstaffa. Zasięg też ma wielki, bo oczywiście kupiony Dragon Lance'a. No Nagi już Popatrz. nie ma, która jest bardzo squishy. Teraz Tidehunter, który na ulta nie ma za 10 sekund. Kolejny tutaj teraz mamy teleport skancelowany, bo tutaj byłaby śmierć tego alchemista. Oj, ale Timbersaw chyba chce dalej iść. Lina bardzo tutaj mało HP. No, tyle, że tutaj Defending Blastem. No Invoker latuje, no ale co z tego? Wieża tutaj będzie pewnie oddana. Nie wiem, czy zauważyłeś, jaki damage Odek w tym momencie robi przeciwnikom. Chyba Linę na raz ponad połowę jej zabiera. Titanera chyba musi uderzyć 4 razy, żeby go zabić. To jest masakra. Dokładnie. Alchemist też łatwo mieć nie będzie. No i Tusk już tutaj startuje z kulką. Polstofuje się jeszcze Audek, ale no troszeczkę brakło zasięgu. Oj, ale chyba się przysunie Alchemist. Oj, niestety tak. I to jeszcze trochę poczeka, zanim cokolwiek zrobi. Ulti przez Audeka wyrzucone. No, Ravage jest wyrzucony, ale nie podejmują za bardzo. Teraz dopiero Alchemist odpala ulta, ale on jest bardzo z tyłu. No, starałem się coś gonić, ale co z tego? Zaraz, no właśnie, znowu się przystunuje ten Alchemist. Oj, będą Rewelacyjne wygranie. podejmować. Dokładnie, dokładnie. No, Alchemista już nie ma. Ten Tusk tutaj bardzo ładnie zbejtował tego alchemika. Alchemik nie wiedział za bardzo, co ma zrobić. Zamiast uciekać od razu, to on poczekał, no i sam sobie krzywdę zrobił. No i tylko tylko go dokończyli potem. Na 140 las hitów już Anti-Mage. No i Jasza do niego leci. No dokładnie. Nie ma jeszcze 18 minuty. A już tak wysoko. Buty ma też. No chcą tutaj do niego podejść. No ten blinkuje spokojnie do tyłu. No naga chce jeszcze tam go gdzieś złapać, ale. O nie, go warte rzucone. No, Timberso powoli będzie zaczynał walkę o Bloodstone'a. Oj, tutaj Hołdeka spotkali. Ta naga nie wiedziała za bardzo co zrobić. No, rzuciła tylko swoją sieć i to tyle. No, a tutaj już wybijanie ich się zaczęło. Hołdek ledwo żywy. To samo Timberso. Oni spokojnie tutaj Ale nie blokują. rozumiem tego zagrania. Widzieli, że Odek był bardzo nisko i oni odeszli zupełnie tutaj od niego. Przecież go mogli spokojnie zabić. Za niego w tym momencie byłaby dobra kasa i experience of cholera. Dokładnie, na wartości netto jest na samej górze. On ma 9 Że może. kili do zera. Także byłoby strasznie dużo pieniędzy. A teraz już tutaj Dazzle Tylko, że. dewarduje Cliff. Mogliby nie ustać, to też jest fakt. Coś dużo tu teleportów teraz na ten bot leci. Oj, chcą tylko Dazzle przynajmniej sobie złapać, ale. Niespecjalnie się to udało. Alchemist sobie No, szuka Antymax. miejsca, ale właśnie jest w ich dżungli. Spokojnie wprowadził się do tej dżungli, no i zaraz.
zrobił chyba tam staki, które były wcześniej. Audek z Hyperstone'em. Więc jeszcze tutaj jak zrobi Moonsharda, to będzie tak szybko bił, że to powiedz będzie mi, niemożliwością. Co robi alchemik? On ma sangę i jeszcze ogry klaba kupił. Może BKB chce. Myślał nad Sanczyniaszem, ale chyba jeszcze nie opłaca. Bo nic mu nie pomoże za bardzo. Sunstrike wszedł, a i naga podchodzi, chcą tutaj inicjować, no ale alchemistowi już się ulti kończy. No zdążył stuna rzucić tam Wołdeka, ale on gdzieś tam w lesie jest. Tidehunter go tylko obija z daleka, właśnie Wołdek ulti wyrzuca w przeciwników. No i już tutaj wszyscy spadają, jeszcze Anti-Mage tutaj pokazał się w końcu w teamfightcie i cała piątka nie żyje. Bloodstone jest już na Timbersole. GG, no nie ma tak naprawdę sensu rzeczywiście to kontynuować. Szybko jeszcze grafy. Widać zdecydowaną przewagę, ponad 15 tysięcy w jednej i drugiej tabeli. No i szybka gra, 20 minut. Ładna postawa, szybki mecz niestety. No nie mogli, już w pewnym momencie rzeczywiście zauważyli, że nie radzą sobie zupełnie z tym, jeszcze jak Antymag wyszedł no i zrobił to, co zrobił, no to nie było sensu już w ogóle tego kontynuować. Dokładnie, dokładnie. To co mówiłem, Antymage jak nie zatrzymają mi Timbersaw'a, to... A Udek po prostu szedł do przodu, jego się nie da tak naprawdę zatrzymać bez jakiejś rotacji do i to dobrych, i to nie jednej, tylko dwóch, trzech. I się to tak zakończyło, jak widzimy właśnie, że Dragon Lance'a była Moonshard właśnie skończony, więc on już by sam wybijał. Antymage mógłby dalej w lesie stać, a i tak by skończyli tą grę bez niego tak naprawdę, niestety. No ale widać tutaj klasę teamu Not Bad Pick. No i jeżeli chodzi o drugą stronę, Invoker nic nie miał, facebooty próbował tutaj Staff of Wizard kupić. I to tyle właśnie, Alchemist też bardzo, bardzo biedny. W takim razie jutro będzie bardzo ciekawy pierwszy mecz 19, bo będzie Five Gentlemen grało z Team Name. No i to będzie mecz o to, czy Five Gentlemen zostaje, czy odpadnie. No bo tak, potem tak, będzie tak. Jeszcze Team Name kontra NBP, no to tutaj może być trudniej chłopakom z Team Name. Ale ten pierwszy mecz powinien być bardzo ciekawy, bo oni są dość równo, jeśli chodzi o MMR i no i powinno być coś ciekawego. No właśnie, więc można powiedzieć, że powoli Not Bad Pick idzie do góry i idzie raczej po zwycięstwo. Jednej gry im tylko brakuje, żeby mieć pierwsze miejsce. Także no, o to drugie będzie szczególnie właśnie ważna walka. No ale zobaczymy, kto wie, jeszcze może Not Bad Pick jeszcze może zdobędzie dopiero drugie miejsce. No ale to wszystko jeżeli chodzi o dziś. Myślę, że już jakiegoś tutaj dziwnej wiadomości nie dostaniemy, że jednak by chcieli grać dziś, bo już dość późno. Także no cóż, dzisiaj się żegnamy. Dzięki Gremlin. No i co? Do jutra zapraszamy. Godzina 19 zaczynamy punktualnie. Dzięki bardzo, na razie.